Do you really think you can win? Poor little bat. I just want everyone to know that I really appreciate all the hard work. You know, watching you guys is like a night in. Watching my favorite movie. What was the name of that movie again? Oh, yes. Attack of the Stupid Bungling Idiots, who can't find an even bigger idiot running around dressed like a bat. Now get to it. I'm getting bored. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, a ja witam się z wami po raz trzeci już w Azylu Arkham, a tym razem na wyspie Arkham, gdzie kontynuuję przerwaną wcześniej eksplorację. Jak zauważyliście, pewnie są tutaj ziomeczki w troszeczkę innych miejscach niż byli w poprzednim odcinku, a to dlatego, że checkpoint był przed przed wyjściem z wschodniej, tak, z wschodniej części wyspy Arkham i musiałem jeszcze raz ich pokonać oraz jeszcze raz zebrać zagadki, które zebrałem w odcinku poprzednim. Report of a bat infestation in Joker Asylum. Let me remind everyone that it is their civic duty to exterminate this vermin. We can't have it making its way back to the mainland. Dobra. A teraz I'm going to have to find another way around to get back on Gordon's trail. The wall. No to jest taki fajny punkt. Explosive gel to blow through and open up a new path. No i super. Otóż właśnie, tak jak powiedział Batuch przed chwilą, lecę za śladem tytoniu, który zostawił po sobie Gordon, żeby go znaleźć. I w sumie tyle. Na razie nie mam dalszych planów. Po prostu muszę znaleźć Gordona. Zas liczy, że odnajdziesz jego dzieło. Ja, niestety... Czy niestety, no, powiem tak, bo jeśli znajdę jakieś trofeum po drodze, no to je zbiorę, no bo czemu nie? Ale na razie nie będę tego zbiorę, bo i tak czeka mnie zebranie wszystkich trofeów, żeby pokazać wam, no, absolutnie wszystko, co się da. A, tutaj coś budują. No to darmowe 50 punktów doświadczenia. A, myślałem, że 50 za jednego, a to 50 łącznie będzie. Dobra, tam w sumie pytanie, co tam będzie, czy nowa lanka, czy nie. Ale właśnie, wykonałem sobie tak zwaną, wykupiłem sobie tak zwaną kontrzrzutem. No. Dobra, wróćmy sobie tutaj na początek. Tu. I to jest co? X i kwadrat. Dobra. Okej, tu jest co? Czy co? I co tylko kto? O! O, proszę. Tak, a propos trofeum zagadki, bo... Nie... Dobra, może w końcu się wysłowię. Trofea, jeśli jakieś po drodze, tak jak to, znajdę, no to będę zbierał. To samo z zagadkami, jeśli uda mi się znaleźć na szybko rozwiązanie, bo nie będę 10 minut odcinka szukał rozwiązania jednej zagadki, bo akurat mi się pojawia w lokacji. Nie. Tak to działać nie będzie. Natomiast i tak czeka mnie zebranie wszystkich, ponieważ chcę pokazać absolutnie wszystko, co w tej grze da się zrobić. W tym także myślę, że specjalne mapy wyzwań, które odblokowują się w miarę przechodzenia fabuły. A zagadek nie będę teraz zbierał wszystkich, gdyż no jest to po prostu niemożliwe. A to dlatego, że po pierwsze jest to sam początek gry. Po drugie mam na razie tylko batarang i wybuchowy żel i brakuje mi, jak widzicie, jeszcze 6 innych gadżetów. Gdzie tak naprawdę ten tutaj, na skos, to jest, jak ja to lubię nazywać, multirang.
A pięć pozostałych, bo to one się powtarzają potem w kolejnych Batmanach, pięć pozostałych to jest... Się dobrze kojarzę też, bo one się powtarzają, ale nie wszystkie. Jest tak, jest to batarang soniczny, wyrzutnia haków, wyrzutnia lin, wyrzutnia haków już mam. Zdalnie sterowany batarang, dlaczego ja się wam? Nie wiem. No i jeszcze jakieś dwie rzeczy, nie? Dobra, ale bez zbędnego przedłużania, bo nie będę tracił kwadransa na przypomnienie sobie trzech pozostałych gadżetów. Panie strażnik, pogadajmy. Batman, what's going on? The crazies are moving towards the medical facility. What's Joker doing? He's trying to take over the island piece by piece. It looks like medical is his next target. Has anyone got out of the building? I saw a doctor try and get out. He was torn apart. Throw it in the water. He never stood a chance. You wait here. I'll be back. Okej. Okay. W sensie, że oni go rozerwali na kawałki i wrzucili? I wrzucili do wody? Czy nagle Killer Croc gdzieś się tutaj pojawił? Nie to, tylko to. A. Mapa z zagadkami. Ze zamkniętym przejściem. Szkoda, że nie mogę sobie je oznaczyć, ale to na to wpadli chyba dopiero w kolejnym Batmanie. Żeby to umożliwić graczom. Dobra. Let's go. Au. Kurde. To jest najgorsze, jak dostaniesz gonga. I to nie od typa, tylko właśnie na przykład od Ruki albo jakiegoś tego. Juhu! Juhu! A okej, to i tak był koniec walki. Fajnie. Okej, widzę, mogę wejść na górę, ale czy to mi coś da? Nie wiem. Chyba nie. Paging Dr. Howard, Dr. Fine, Dr. Howard. Okej, na szczęście nie gadał. Przecież w sumie nie wiem, czy na szczęście, nie wiem, posłuchał chętnie gadania. Czy to dzięki hojności dobroczyńców Wayne'a? Hey, scram bats! This is my me time. Where's Gordon? Wouldn't you like? I'm over here. Shut up! Ah, you crazy bitch! Harley! What's he doing here? It's too early. I'm sorry, Puddin. Don't be angry with me. This way is blocked. Better search outside for another way in. Dlaczego ona wyleciała fikołkami? Chociaż nie, dlaczego ja próbuję się nad tym zastanawiać? To jest Harley Quinn, nie będę próbował jej rozkminiać. No, czyli co, może jednak, czyli jednak chyba od dachu trzeba będzie wejść. Jak się da wejść na dach, to albo jest tu trofeum człowieka zagadki, albo jego zagadka, albo jest tutaj gdzieś właśnie, jak w tym przypadku, dalsze przejście. No, proszę, znalazłem się trofeum człowieka zagadki. Nie wiem, czy umieszczenie tego... W ogóle mam taką rozkminę. Bo... On jakby musiał te zagadki podłożyć, powiedzmy, osobiście, co nie? Kiedy on... No, jest w sumie punkt. Dobra, to już było. Kiedy Riddler zdołał wejść, znaczy wejść, dostać na tę wyspę niepostrzeżenie i absolutnie podłożyć wszędzie zagadki dla Batmana, których jest
Łącznie 240 sztuk. Czy ktoś mi to wyjaśni? Dobra, was techniczny. Nie wiem, czy ktoś by się w kuble na śmieci schował. Chociaż... Hej, a Joker brzmi trochę na znudzonego, nie sądzicie? Dobra, tu idę gdzie? No, po trofeum. Wiecie, co jest dość zabawne? To trofeum, że jego wygląd zależnie od części się zmienia, zauważyłem. Mówię o tych częściach od Rocksteady, gdzie... Why does he need the doctors? I've got to save them. Dobra. Gdzie ten... Gdzie tutaj to wygląda, jakby to było, nie wiem, jakieś kryształowe czy coś. I cyk pierwszy. Pyta się? Dobre pytanie. Okay, mam wrażenie, że gość jest troszkę za daleko. A nie, jednak był idealnie. A dobra, bo jest 50, bo są uzbrojeni. Za uzbrojonego jest 50. Okay. Znaczy w sumie ma to jak najbardziej sens, no. No, jak chcesz, to możesz tak wejść na górę i podejść tutaj. Nawet z chęcią bym cię tu zwabił, ale nie wiem, czy to tak jeszcze działa. No nie, w tej części niestety tak to nie działa. Go. No, ciekawe gdzie. Dobra, muszę pamiętać o tych uderzeniach z bataranga. Okej, okay. Taśma. No, kurde. The fuck? Co jest? Dobra. Pogadajmy, bo może będę w stanie później odpalić. One minute we were doing our evening rounds and the next armed thugs burst into the room. To taśmy bez przerwy. Did they have anyone with them? They took someone into the elevator. I couldn't tell who it was. They obviously didn't want to be followed. The elevator appears to have been powered down. You're going to be okay here. We'll be fine. What about the others? We heard gunfire. They could be dead. We should go and help. Oh no, I forgot. Dr. Kellerman was in the patient observation room and Dr. Chen went to surgery. And Dr. Young went to X-ray. Okay, stay here. I'll find the other doctors. Batman saved us. I never really believed he existed. You okay? We're safe. Jak mógł... Jesteś w mieście Batmana i wątpisz, że jego istnieje. Oj, 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 nieładnie. Nieładnie, koleżanko. Dobra, gdzie mam iść?
totalnie innym kierunku. Dobra, ale wracając do tych. To tutaj te zagadki wyglądają jak, w sensie te trofea, jakby były zrobione z kryształu. No, chyba wiem, kogo tu trzymali. Aczkolwiek zastanawiam się, czyje to kości. Czyżby... Teraz tik... Tik-tak? Czyli... Może ta obro... Chodzi o to? Tak? Przecież jest killer kroka odblokowany. A właśnie, a propos. Riddler i taśma. No nie! Project Titan's goal is to create a test bed to fully probe our special cases in a safe, risk-free manner. Our goal is to cure the more unfortunate. Jakby ogarnięcie tej taśmy. Safe now. But it's a trap. I know. Just not for me. It's true. You really are the world's greatest detective. How did you do that, Bats? Oh, what the hell? Get down there, boys. See if he can detect being punched in the face. Dobra. Udało się. I rzut! I gleba. I cyk, 28. Nowy rekord uderzeń. Don't get too full of yourself, Bats. I'm just softening you up. Think of this as a preview to the main event. You'll see. Don't leave me. They could wake up. Stary, dostali takie gongi na mordę, że nie wstaną nawet jakby chcieli. O, doktor Elliot. Tommy Elliot. I Harsh. A historia Tommy'ego Elliota / Hasha dla was. Dobra, czy ja będę w stanie puścić tą taśmę Riddlera tak, żeby absolutnie nic mnie nie przerwało, bo chciałbym tego wysłuchać. I'm sorry. I tried to tell you. I couldn't speak. Relax, you're safe now. I can handle these low-life thugs. Ktoś gada? Nikt? Świetnie. Właśnie, ta kombinacja z... Nie, wait, zaraz, przecież o tym gadałem na początku. Dobra, to nieważne. Nie było tematu. Zwania... Tutaj... Raz, dwa, trzy... Pójść. I nie przerwi się tym razem. Severely
findings have led to debates about whether psychosis in itself is toxic and whether potentially damaging changes to the brain are related to the length of psychotic episodes. Nie, koniec. Project Titan allows us to strengthen the individual's ability to cope with such changes. Early results were promising, but it was only after the arrival of Patient X was the catalyst that led to What's wrong with you? Don't you know nothing? Cash had a disagreement with Killer Croc a while back. Croc got free and chowed down on Cash's hand. Yeah, so if you see a giant monster running at you, just shoot it, or you'll be next on the menu. We are voted the number one facility in the entire state. Time to change. Oj, cyk, prosto w dupsko! Gościa za tak mocno, takiego mocnego gonga w dupę, że aż mu krew przeszła z pośladków, przez plecy, do głowy i aż go zaczęła aż go łeb zaczął boleć, bo aż upadł łapiąc się za niego. Dobra, i knockout, poproszę. Bonus do kombinacji. Okej, to jest ostatnie, ale myślę, że w to pójdę, bo chyba im wcześniej się odblokowuje, tym lepiej. Boss, it's done. The room is full of gas and Captain Hook is stuck in there. Thing is, Razor didn't get out in time. He's stuck in there too. Well, that'll teach him to dilly-dally. Don't let anyone out of there, even Razor. He's failed me and I don't like failures. Yeah. Sure, boss. He was slowing us down anyway. He's here! Don't let that! Cyk! No, chyba nie pogadamy. Cash, what happened? There was an alarm in medical. I heard someone shouting and found the doc lying on the floor. When I went to help him, the room was flooded with gas. Door's locked down. We can't get out. Don't know how long we can last. How brave. Let's give Mr. Cash a great big hand. He could use one. You'll be laughing out of your butt when I get out of here. Can't wait to return the favor. Leave it, Cash. Can you control the ventilation system in there? Try it. It's a no-go. I'll find a way. Dobra. Let's go then. Hop. Zagadka? Ja, aż się prosiło. Aż się prosiło. Obrócić kamerę i zobaczyć trofeum stojące. Dzięki za info. Okej. Trafię? No oczywiście, że trafię. Co ja miałbym nie trafić? Z tym pięknym autocelowaniem? Panie kolego. Jakim prawem ten gość z poziomu parteru dostał się tam? Jest wentylacja. Pytanie tylko brzmi, jak ją włączyć. Trafię stąd? A, spokojnie. Ej, on nie chce, a czy ja mogę go tam zrzucić? O kurde.
i co, teraz czasówka? Dobra, czyli... W sumie nie, ale ciekawy smaczek, nie powiem, że mogę gościa tak czy jak tam... A nawet muszę go zrzucić, żeby mieć dostęp do tego! Chyba? Nie. A nie, nie tak. Tylko, że jeden jest tu. A jego i tak musiałem tam zrzucić, żeby mieć dostęp do tej. Strzelec odblokowany, Aaron Cash. Strach przed Killer Krokiem. Jak odniosłem wrażenie, grając w kolejne części, że Cash, no, średnio się boi czegokolwiek. A tu proszę. I taśma. Też Lidler. Dobra, nie, mam pomysł. Bo już mam ile? Mam prawie pół godziny. No to tak, pogadam z Cashem. Cokolwiek, bo mam chyba jeszcze jedną babkę do uratowania. Czy zmienię, czekaj, nie. No, znacie to dr Young. A doktor, jak to jest ta babka, która gada na ekranach i mnie denerwuje, bo nie mogę przez nią taśmę otwierać. Więc zrobię tak. Uratuję tego. Doktor Young i dalszą fabułą zajmę się w kolejnym odcinku, ale teraz tak. Przegadam i na koniec puszczę te dwie taśmy. So what's going on? My radio went dead soon after you brought Joker in. I shouldn't have left intensive treatment. I would have made sure that freak stayed where he belonged. Okej, okay, nie pogadamy, widzę. Czekaj. A tu są drzwi na wyjście. There is still medical staff needing my help. No wiem. A dobra. To jeszcze po Young się przejdę. Jezus Maria, idę za linią, zapominając, że już tutaj byłem. Dobra, bo tu są dwie, a żeby iść po nią, to muszę się w ogóle cofnąć na sam początek. I muszę iść za żółtą linią, żeby ten cel osiągnąć. Jeszcze więcej trupów. Fajnie. Tam są już jesteś uzbrojeni, ale chwilowo nic więcej. Kurde. Przerwał mi gotkę, ale... A, dobra. Never mind. Jaki chwyt judo tu nastąpił. Albo czy innego karate, aikido, jiu-jitsu i tak dalej. Złapał typa za rękę, okręcił dookoła jego osi, po czym ją złamał. Elo. Da się? Da się. Radiologia. I am quite aware that this job, as you call it, requires friends. What? It's the bat! No! What the hell? No! No! Under attack!
She's dead. Someone tell Joker. Jezu, serio? Like a violin and cut your strings. Nighty night, bats. Ej, no nie sądziłem, że gość mnie zauważy przez to okno. Tak szukam kolejnej ściany. Bo tu mam trzech. Nie, na górze będzie kolejna? No jest trofeum. No tu jest gdzieś, powinna być ta ściana. I'm quite aware that this job, as you call it, requires friends. What I want to know is why you. O Jezu, tu jest przejście. Why don't you let me talk to him? I'm sure we can settle. Jestem ślepy. I am going to hurt you. You understand? Shut the hell up. If the boss wants to talk to you, he'll talk to you. Till then, keep that trap of yours zip. Pogadaliście? Świetnie. To teraz zamknąć. Mordy. Walą się ścianę, ty panikujesz? Laska, gorsze rzeczy się działy w Gotham. What's going on? They were talking like they were in control. Is it true that Joker escaped? Unfortunately, yes. But not for long. I'd been studying Joker's case for months when he broke out. The warden was very specific. He wanted Joker cured. Bad publicity will affect his campaign for mayor. That'll be the least of his. God, I almost forgot. They said they were moving through the facility, hunting down the other doctors. Not a problem. All staff have been rescued. You'll be safer if you remain here. I'll wait here, but please try and end this as soon as all the medical possible. Staff are safe. Time to continue following Harley Quinn and Gordon's trail. Dobra. Ale za Gordona będę już chciał w kolejnym odcinku. O proszę, tym razem typ jest w dodatku. O, to takie. W ogóle to jest jeden z odcinków, na którym jak najmniej gadałem póki co. I nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Ty. Muszę to wciągnąć? Ach. No to było do przewidzenia akurat. A i to jest to przejście. Dobra, stop. Tam byłem. Tędy. Jeszcze się linie nie spotkały. Tu już się spotykają. Wchodzę tu, ale tu? No dobra, w sumie wejdę, żeby się... Mam nadzieję, żeby się gra zapisała. Batman! It's not safe, Doctor. The island's a war zone. You won't stand a chance. It's my life's work. You really don't have the authority to... I'll get her there, Batman. You ask me. It's about time for a little payback. I don't like it, but... Who called the elevator? It wasn't us. It's coming from the lower floor. Cash, take Dr. Young. Get her notes and then find somewhere safe to hold up. Everyone else, go to the observation room. Barricade yourselves in. The boss says he's in here somewhere. No nie ma ani chwili spokoju z wami, ludzie. Ani chwili spokoju. No, także cicho i trza. On się jakimś procudem nie zorientował.
nie. Jakim prawem on tego nie usłyszał? No za chwilę do niego dołączysz, panie kolego. Stary, sam tu jesteś, kto ci ma pomóc? Brakuje mi takiego szybkiego ciosu nokautującego, jaki jest potem w Arkham, od Arkham City dostępny. Bo to na takich końcówkach właśnie dość... nie powiem, że upraszcza, ale... da się bardzo szybko wtedy przyspieszyć tę animację. Wciskam guzik, gościu momentalnie staje gong na kaczan. Dobra, ale tak, winą jadę dopiero w kolejnym odcinku. To na razie wyłączam. I nie to. I odpalam wam na koniec, jak powiedziałem. Odpalę wam obie taśmy Człowieka Zagadki. Także no wie, także tak. Ja już się z wami żegnam, ponieważ tylko puszczam taśmy i kończę odcinek. Także ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku, do którego już teraz was serdecznie zapraszam. Miłego. Cześć. Patient interview 21. Patient's name is Edward Nigma, also known as the Riddler. So, Edward, Warden Sharp tells me you've been leaving threatening riddles scrawled on the asylum walls. Again. One would have to be severely paranoid to read threats into harmless riddles, Dr. Young. May I test you with one? Very well. What is it that walks on four legs, then two legs, and finally three legs? A human being. As a baby, it crawls on four legs. As an adult, it walks on two. And in later years, it uses a cane. Good try. But the answer to all three is a baby. True, it crawls on all fours, but cut off its legs and it can only wiggle on two limbs. Give it a crutch, it can hobble around on three. You see? It's horrible. How can you even joke about that? Easily, Doctor. It's not my baby. Taped interview 39. Patient's name is Edward Nigma. At this point in time, I've yet to decide if Mr. Nigma is a suitable candidate for the Titan process. I'd like to talk about your childhood. Miserable. Next. By all accounts, that is where your fascination with riddles began. I believe discussing those years could explain your compulsive behavior. Very well. My father hated me. Always called me a moron. I see. I was determined to prove him wrong, so I entered a contest at school. A $20 prize to the kid who could figure out an almost impossible logic problem. I won, of course. And that pleased your father? Hardly. He was convinced I had cheated. He kept yelling, "You must have cheated! Admit it, you moron, you cheated!" I swore I didn't, and he hit me for lying.